Siemanko, ja jestem Bielek206, a to jest wszystko co musicie wiedzieć o Vermintide 2. Vermintide 2 to następca kultowego już survivala o tym samym tytule. Druga część wprowadza szereg nowości do już świetnej gry jaką był Vermintide 1. Po pierwsze, każda z postaci dostała 3 podklasy, co daje nam 15 nowych i różniących się od siebie klas, a każda z nich może wydać do 5 z 15 talentów dodatkowo zwiększających ich efektywność. Podklasy oraz talenty odblokujemy wraz z kolejnymi poziomami doświadczenia naszych bohaterów. Jeden punkt talentu odblokujemy co 5 poziomów postaci, natomiast podklasy mamy dostępne na 7 i 12 poziomie doświadczenia danej postaci. Gameplay nie różni się tutaj zbyt wiele od jedynki. Gra nadal polega na mordowaniu chorób przeciwników i spełnianiu celów misji. Nowością jest natomiast frakcja chaosu, która dodaje nieco świeżości w sprawdzone już formule. Drodzy fani Skavenów, nie lękajcie się. Szczur ludzie też dostali dużo w miłości w postaci nowych rodzajów jednostek. Między innymi czcicieli plugowego szczura, nowe Stormwerminy korzystające z miecz i tarcz, czy nowy rodzaj bossa, czyli Stormtwin, którego zmieniamy równie mocno co zwyczajne ratogry. W rosterze chaosu znajdą się m.in. wybrańcy chaosu, chaos spawny, dwa rodzaje nowych magów chaosu znacznie utrudniających rozgrywkę czy też np. troll chaosu. Na pasku interfejsu widzimy kolejno, broń do walki wręcz, broni broń dystansową, przedmiot służący do leczenia, czyli apteczki, które pozwalają leczyć naszych sojuszników oraz miksturę, które możemy dać naszym sojusznikom lub wypicami. Następnie mamy slot na miksturę wzmacniające. Mikstura szybkości przyspieszy naszą prędkość ataku. Mikstura siły zwiększy nasze obrażenia, a mikstura skupienia znacznie przyspieszy regenerację umiejętności specjalnej. Na piątym slotie widnieje miejsce na bomby, których mamy dwa rodzaje: jest to zwyczajna bomba oraz specjalna bomba podpalająca. Nowością w grze są umiejętności specjalne. Każda z pod klas takową posiada, aktywujemy ją przyciskiem F. Przykładowo, Barlin na swojej podstawowej klasie, czyli ranger Veteran, ma bombę dymną, sprawiającą, że przeciwnicy na obszarze jej działania nie mogą go zaatakować. Z kolei Markus na klasie najemnika może użyć krzyku zwiększającego życie sojuszników, które również wytrąca przeciwników z równowagi. Pamiętajcie, żeby z nich korzystać, bo w kluczowych momentach walki mogą ratować wspólnie nie tylko Wam, lecz całej Waszej drużynie. Ekwipunek naszej postaci również przeszedł przemianę. W Vermintide 1 zdobyliśmy już odpowiednie przedmioty korzystaliśmy z nich do końca. W Vermintide 2 sprawa ma się nieco inaczej. Do każdego przedmiotu została do nas statystyka Power Level, która zwiększa ogólną moc naszej postaci, pozwalając jej na wzięcie udziału w misjach o większym poziomie trudności. Dla przykładu, by zagrać na poziomie Weteran musimy zwiększyć moc naszej postaci do 120. Natomiast by wziąć udział w najcięższych misjach o poziomie trudności czempiona potrzebujemy poziomu mocy w wysokości 220 punktów. Zwiększanie mocy naszej postaci ułatwia poprawiony system zdobywania lootów. W do korzystania ze specjalnego amuletu, żeby na koniec rozgrywki mieć szansę na wydropienie przedmiotu przeznaczonego dla wybranej przez nas klasy. W tutaj 2 sprawa to została poprawiona, bo przedmiot, który nam wypada ze skrzynek, otrzymywanych na zakończenie każdej misji, jest dedykowany do granej przez nas w danym momencie klasy. Tutaj mały disclaimer z mojej strony. Power level waszej broni nie ma wpływu na obrażenia. Ogólny poziom wpływa na zadawane przez was obrażenia, więc możecie korzystać z broni o, o mocy 5, tak samo jak z broni o mocy 75. Jeśli podwyższa wasz ogólny poziom power level, wtedy będzie zadawała większe obrażenia. Jeśli tego nie robi, zawsze będzie zadawała obrażenia na tym konkretnym przedziale mocy postaci. Świetnym pomysłem twórców było umożliwienie korzystania wielu postaciom z tych samych przedmiotów. Nie chodzi tutaj oczywiście o broń, gdyż każda ska skorzysta z innego oręża, Ale o trzy przedmioty ekwipowane przez nasze postacie. Naszej innika, talizmanu oraz amuletu, które pozwalają zwiększyć poziom innej postaci bez potrzeby spędzania ogromnej ilości godzin czasu, by wyekwipować je wszystkie. Nadal jednak będzie musieli zdobyć broń na stosownym poziomie, aby podbić te styki. Nie samymi błyskotkami człowiek żyje. Po ukończeniu każdej misji otrzymujemy stosowną skrzynkę, w której kleje się losowo generowany ekwipunek dla naszej postaci. Każdy poziom trudności generuje nam inny rodzaj skrzynki. Im wyższy poziom trudności, w tym wyższa szansa na rzadki przedmiot. Poziom rekrut pozwala nam na zdobywanie tzw. pudełek. Na wytaranie dostajemy kufer, a na poziomie czempiona otrzymujemy skrzynię. W trakcie gry mamy wpływ na jakość otrzymanego pojemnika. Czynności wpływające na jego jakość, to: możemy podjąć, to ukończenie misji, skorzystanie z opcji Quick Play, zebrane tomy, księgi w grze, zebrane Grimoire oraz zebrane Loot dice, które możemy znaleźć w skrzyniach na mapie lub są niesione przez Loot raty. Oprócz tego możemy otrzymać tzw. Darlandala, czyli losowy bonus do jakości skrzyni. Na który niestety nie mamy żadnego wpływu. Każdy z tych czynników wpływa na jakość skrzynki, którą otrzymujemy na koniec misji. Ze skrzynek wypadają trzy przedmioty o różnej jakości, które poziomy to białe przedmioty, które nie posiadają specjalnych perków, zielone przedmioty, które posiadają jeden dodatkowy perk, niebieskie, które mają dwa perki, zaś pomarańczowe posiadają dwa perki plus mogą posiadać specjalny trade. Perki, na jakie możemy się natknąć, to np. Na zwiększone obrażenia zadawane z Skyvenom, zwiększone obrażenia przeciw chaosowi, zwiększony zasięg bloku oraz wszystkie pchnięcia i inne. Różne typy ekwipunków mogą mieć różne perki, ale ostatecznie wszystkie się sumują. Dotyczy to również bonusów, które posiadamy z talentów postaci. Pomarańczowe bronie posiadałem swoje specjalne traity. Przykładem trejtu może być topór, który ostatnio wylosowałem dla Barlina, który po zadaniu obrażeń krytycznych zwiększa atak speed mojej postaci o 20% przez 5 kolejnych sekund. Pierwszy Vermintide dostał aktualizację związaną z wytwarzaniem przedmiotów na długo po premierze. Druga część nie popełnia tego samego błędu i tutaj opcję tworzenia przedmiotów dostajemy już w dniu premiery. Crafting dzieli się na 7 zakładek. Salwage pozwala przetworzyć nam nieściane lub nieużywane już przedmioty na materiały potrzebne do wytwarzania innych przedmiotów. Item Craft pozwala na wykorzystanie tzw. sklapu do stworzenia nowego przedmiotu, zazwyczaj na wyższym od naszego poziomie mocy. Warto tutaj wspomnieć, że żeby móc stworzyć item, potrzebujemy odblokować go. Wszystkie bronie mają swoje określone poziomy na których możemy je sklawcić, więc z biegiem rozwijania swojej postaci będziecie odblokowywać kolejne broni, które będziecie mogli sklawcić na poczekanie. Kolejną zakładką jest zmienić właściwość ekwipunku pozwalającą na nowo wylasować statystyki przedmiotu. Chodzi tutaj o przelosowanie perków. Kolejna zakładka pozwala nam na przelosowanie trajtu przedmiotu. Dotyczy to przedmiotów pomarańczowych, więc jeśli trade nam się nie podoba możemy go po prostu zlosować. Zakładka Upgrade Item pozwala nam ulepszyć nasze przedmioty. Nie polega to na tym, że zwiększamy ich power level, ale dodajemy im tier rzadkości. Jeśli ulepszamy biały item, wskoczy mu zielona jakość i będzie miał jeden perk. Jeśli ulepszamy zielony przedmiot, będziemy mieli dwa perki z niebieskiego przedmiotu. Jeśli ulepszamy niebieski przedmiot, który jest najdroższym upgrade'em, uzyskamy pomarańczowy przedmiot, który uzyska swój losowy tier. Ostatnie dwie zakładki, które często są zaskoczeniem dla nowych graczy, jest wydobywanie i aplikowanie iluzji przedmiotu. Iluzja przedmiotu działa na tej samej zasadzie co transmogi w MMO z jedną różnicą. Transmogi tutaj pojawiają się w specjalnych itemach z podpisem Illusion. Nie możemy wyjąć wyglądu z przedmiotu, który nie ma tego dopisku. Więc bardzo istotne jest, że jeśli na przykład znajdziecie super fajny młot, z którego wygląd Wam się mega podoba, pamiętajcie, żeby wydobyć tę iluzję i później w kolejnych fazach gry, jak znajdziecie jakiś super muszkiet, który na przykład będzie miał paskudny wygląd, będziecie mogli przełożyć sobie wygląd z innego muszkietu. Wspomniane przeze mnie tomy i grimoire to specjalne przedmioty pozwalające zwiększyć nam szanse na lepsze rodzaj lutu, ale żeby je znaleźć, musimy znać ich lokacje. Jeśli chcecie znać ich dokładne lokacje, to zapraszam do oglądania mojej serii poświęcanej Vermintide 2. Każdy poziom ma w sobie trzy tomy i dwa grimoire. O ile tomy znajdują się na slocie medycznym, i możemy je bez oporu wymienić na miksturę w celu szybkiego uleczenia, o tyle grimoire wskakują na nas z miksturami wsparcia i obniżają nasze maksymalne życie o 1 trzecią. Efekt ten sumuje się, więc przy zdobyciu obu sztuk zostajemy z 1 trzecią naszego maksymalnego życia. Kolejny problem z Grimorem jest taki, że znikają one po śmierci naszej postaci. O ile to my jesteśmy w stanie podnieść z zimnych rąk naszych upadłych kompanów, Grimory niestety znikają na Amen. Jeśli gra staje się naprawdę trudna, czyli obrywamy za mocno i ta 1 trzecia HP to jest jednak za mało, możemy usunąć Grimory poprzez ich użycie. Znikają one wtedy całkowicie z gry, a debuff jest usuwane. To wszystko, o czym chciałbym powiedzieć w tym materiale. Mam nadzieję, że przyda się komuś z Was i będzie użyteczny. Nie robię często takich materiałów, mam nadzieję, że ten się podoba. Będę bardzo wdzięczny za jakikolwiek feedback. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie komentarze, które czytam zazwyczaj regularnie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka i do zobaczenia w Day 2. Siema, goźdżuszenia, mówił Bielak206. Chciałbym tutaj jeszcze specjalnie podziękować Forianowi, który bardzo mi pomógł w tworzeniu tego odcinka, nie tylko redagując chaos moich myśli w pliku tekstowym, ale również edytując wideo. Mam nadzieję, że się Wam podobało, rzućcie okiem na jego kanał, ponieważ robi najlepsze poradniki do Factorio po tej stronie polskiego internetu i mam nadzieję, że jego porady, które sam oglądam, też się Wam przydadzą.